Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do gry Heavy Unit firmy Taito z 1988 roku. Jest to typowa strzelawka grafiką dość podobna do takiej gry R-Type. No właśnie tak to wygląda. Tak ta gra wygląda, taka strzelaweczka typowa. Po prostu lecimy sobie w prawą stronę i strzelamy. Dobrze, wrzućmy w takim razie na początek trzy kredyciki, trzy żetony wrzucone i rozpocznijmy rozgrywkę. O! Takie cudo na początek. Udało nam się zebrać, dobra. O! Nie można w to wjechać, wlecieć. Nie wiem, ile rzuci jest 6 chyba. Dobra, ładnie. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy są jakieś bomby, chyba nie ma. Próbuję tutaj wszystkich przycisków, czy pod którymś przypadkiem nie ma właśnie jakiejś bomby, ale widzę, że nie ma. Rozwaliłem się, ciężko będzie. Oj, oj, oj. No, niełatwo. Żyć jest sporo, statków jest sporo, ale gra jest dosyć trudna, wymagająca taka, no. No za chwilę robi się tutaj po prostu koło myja. Jeżeli się wszystkiego nie zdąży zestrzelić w porę, no to jest masakra. O, patrzcie, widzicie? O, już mnie rozwaliło. Niby strzelałem, ale nie zdążyłem zestrzelić wszystkiego. No i najgorsze w tym wszystkim też jest to, że nie ma kontynuacji jako takiej, tylko zaczynamy od tego samego poziomu. O, widzicie? Nie, tu żeśmy zestrzelili, tu zestrzeliliśmy, tu zestrzeliliśmy. O, No. Słabo. Słabo! Wyskoczył do mnie, no i niestety. Aha, czyli żeton mi się skończył. Lecimy dalej z kontynuacją. Ale co to za kontynuacja, skoro nigdzie żeśmy nie doszli, zaczynamy nadal od początku. Oj, coś dziwnego z obrazem się dzieje, ale to jest emulator, więc... Więc tutaj niestety na tym się dziwne rzeczy w sprzęcie mogą dziać. O! Nie powinienem tego zebrać? Może i nie? Nie, ale to było do zebrania, o to pierwsze, patrzcie. O! Znowuż mnie. No, widzę chyba, że się nie nagram na tą grę. Bo... No, widzicie, patrzcie, kurczę, no strzelam w to, a to... No, nie wiem, czy mi się chociaż tą pierwszą planszę uda przejść. Muszę się skupić tutaj, kurczę, na tych tych. W to walić. No patrzcie. O, udało się, udało się, udało się. W niego, dobra, ładnie.
Dobra, ładnie, udało się. Oj, 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 oj. Spierdzielać! Dobra, w górę lecimy. Ładnie. Oj! Tu zaczyna się dziać coś niedobrego. O! Dobra, dobra. Będę strzelać jeszcze z łuków do mnie, no. Tego jeszcze brakowało. Uff! Ważne, że przeszedłem to pierwsze. Teraz na tych łukach trzeba się skupić, słuchajcie. A już żeśmy się skupili. Ostatni stateczek. A! Niestety nie. W międzyczasie sobie dołożę parę krecików. No nie! A nie, wziąłem. Już się bałem przez chwilę, że mi się nie uda. Ajajajaj. Wziąłem i w tym samym momencie mnie zestrzelili. No dobra. O! Dobra. Dobra. Ojejku. Już. Niewiele brakuje. Muszę się po prostu tu bardziej postarać. O, już się postarałem. Niech mi ktoś teraz powie, że gry, które były sprzed 20 lat, nie były... były proste. Jak no widzicie na tym przykładzie, niekoniecznie. Szczególnie jeśli chodzi o te zręcznościówki. No inna sprawa, że to są gry typowo automatowe, więc no... nie zdążyłem. Więc no... w interesie twórców leżało, żeby były stosunkowo trudne. I żeby ludzie no, odpowiednią ilość gotówki wydawali na to. 7 statków mamy, o. Bo tu jest 6 jeszcze i jeden ten, który rozpoczął. No ale mimo wszystko zaczynamy od tej samej planszy. No zobaczymy. Może się uda w końcu przejść tą. Ojejku, no. To jest za blisko, kurczę, tego łucznika, bo gdyby to było nieco dalej, to byłaby większa szansa, że się uda nam to. O, tutaj jak było troszeczkę dalej, to udało się, widzicie? O, 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 o! O! Mamy, dobra! O, nie! Dobra. O, a co to, kurde? Jakieś... miny? Najważniejsze, że trójeczka jest, trójeczka jest. Już jesteśmy na trzecim tym. O! A, mamy te! Słuchajcie, mamy bomby, możemy bomby rzucać. Ja nie wiedziałem, że można. Albo można było, trzeba było coś może wziąć, żeby tą bombę zrzucić. O, to nam ułatwi zadanie, patrzcie. O! No nie bardzo ułatwiło. Ale już mniej więcej wiadomo, w czym rzecz. A! Za bardzo pojechałem do przodu. Zaczepiłem jednak. Zaczepiłem jednak. No i ostatni statek. Ostatni.
ostatni statek. Zabierzemy. O! Niestety. Ojojojojoj, zdążę czy nie zdążę? Zdążyłem, patrzcie. Niesamowita historia, ale zdążyłem. O! Zaczepiłem. No już tam dalej to ciężko będzie, powiem wam, cokolwiek zdziałać, bo nie wiem, co tam dalej robić. Tam jest dalej jakaś ściana dziwna. Tam jest dalej... Oj! Niestety. Teraz patrzcie, kurczę, co z tym począć? No, widzicie? Stwór na cały ekran. Tam z góry się cały czas sypią te potwory. Potwory mówię, bomby. Tutaj musimy szybko to zniszczyć. To spierdziela. Dobra, niech spierdziela. A tych bomb u góry nie mogę zniszczyć. No, widzicie? I co z tego, że ja tutaj kurczę to... jak... chyba, żeby dołem próbować przejechać. przelecieć. No, spróbujemy. Spróbujemy w ten sposób właśnie. Zobaczymy, czy to da jakiś efekt, czy nie da. Żadnego efektu. Teraz w dół. A, mogę w dół przejechać. Patrzcie, co się dzieje. Wow, wow, wow. Nie. O. Nie, dalej trzecia. To przecież ja tego w życiu nie przejdę, jak będę zaczynał. Myślałem, że już będzie kolejna. Niestety, jak będę w takim tempie, to... Ostatni statek. Chyba jeszcze jeden kredyt mam. O ile dobrze pamiętam. Dobra, i spróbujmy teraz od razu w dół lecieć. Zobaczymy, z jakim efektem. Myślałem, że tam w dół nie można od razu. O kurde. No nie, tutaj jest masakra tego. Aj, aj, aj. Masakra, słuchajcie. Daleko tutaj nie dojdę. Ale czwóreczka jest. Chociaż tyle dobrze. Ojej, tych stworów.
No i boss. Boss, dobrze. O, pożarło mnie. Oj, nie. No i boss. Oj, oj, oj. No, tego bossa to chyba nie załatwię, bo popatrzcie, od za każdym razem zaczynam od początku tej samej planszy, czyli ten boss jest... No, o, właśnie się zatwiłem. Czyli ten boss jest, no, za każdym razem taki sam mocny. A ja na nim się właśnie wykładam, więc to... Może być sprawa... Niestety... Ciężka. Może być niestety sprawa ciężka. A może się uda, patrzcie. Tak na razie. O, zżarło mnie. No nie. Znowu od początku ta sama scena. Ojejku, jejku. A wiele nie ugrałem. Oj, w ostatniej chwili wyminąłem. Oj, nie. Oj, mój błąd. Dobra, to bierzemy. O nie. Nie, nie, tyle przeszedłem. I wszystko daremne.
Nie wiem, czy ja już drugi raz tyle punktów nałapię, żeby dojść do tego samego etapu. Może się uda w końcu. Bo to taka dosyć dobra taktyka była. Pewnie pamiętacie. O! Przedostatni statek. Może się uda. No i czekamy. To się coraz bardziej przybliża do mnie. A ja nie mam gdzie spierdzielać. Jakby ktoś nie widział. No niestety. Nie, nie mam sił już, nie mam sił, sorry. Sorry, nie mam sił. Kończymy. Dobrze, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Tyle, ile udało się przyjść, tyle się udało. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania albo unlajkowania. No i do kolejnych filmików zapraszam. Trzymajcie się, cześć.